W 2023 roku wybudowaliśmy kocioł gazowy i silnik gazowy na Szopienicach. Wybudowaliśmy także dwa kotły gazowe i dwa silniki opalane gazem kopalnianym na Wesołej. Wybudowaliśmy też dwa silniki na zakładzie Mysłowice i trwa ruch regulacyjny kotła gazowego. Zmodernizowaliśmy także istniejące instalacje na Wieczorku, Śląsku i Wujku. To jednak nie koniec, zaczęliśmy nowe, duże inwestycje, które prowadzą nas do pełnej dekarbonizacji.